odcinku będzie o komunikacji. Sami doskonale wiemy, że komunikacja w pracy, a przeważnie w pracy takiej zespołowej, przyczynia się do tego, dobra komunikacja przyczynia się do tego, że po prostu możemy wypracować lepszy wynik. Tak to wygląda. Jak to wygląda natomiast w hodowli? Jak się komunikować właśnie z królikami? Komunikujemy się z królikami, za chwileczkę zobaczycie, mamy tak, hodowca, mamy króliki. W jakiś sposób musimy się komunikować, poprzez bardzo łatwy sposób, poprzez dokumentację. Przepraszam, że do Was tyłem stoję, ale po prostu nie jestem w stanie pisać tak, jeszcze do Was mówić, nie łączę tych funkcji. Poprzez dokumentację. Dokumentacja, sami doskonale wiecie, że ułatwia pracę hodowlaną. Oczywiście, jeśli macie jakieś takie inne sposoby na tego typu komunikację, to piszcie w komentarzach. Wiem z doświadczenia, że wielu z Was prowadzi takie formularze w hodowlach. Z punktu praktycznego bardzo to pomaga. Tutaj mam przygotowane swoje formularze, swoje właśnie takie dokumenty hodowlane. Nie są z ścisłego zarachowania, także będą do wglądu opracowane przeze mnie. Także myślę, że też pomogą. Ale co tak naprawdę nam wnosi taka dokumentacja? Pamiętajmy, rzetelna dokumentacja. Rzetelnie wypełniamy dany dokument, dany formularz. Co tak naprawdę nam wnosi? Co Wam się tam dzieje? Przede wszystkim w bardzo łatwy sposób możemy monitorować hodowlę na każdym etapie. Kolejna bardzo ważna sprawa. W bardzo łatwy sposób zarządzamy taką hodowlą. Wiemy, w jakich płaszczyznach możemy coś poprawić i coś zmienić na lepsze. Także myślę, że jest to bardzo ważna sprawa, jeśli chodzi o funkcjonowanie całej hodowli. Tak jak już wspomniałem, za chwilę przedstawię Wam dane dokumenty. Tylko jeszcze jedna bardzo ważna sprawa, że część dokumentów prowadzona jest stacjonarnie, czyli dany dokument, dana karta, proszę zobaczyć, znajduje się przy danej klatce. Ale oczywiście są takie też dokumenty, które prowadzę w formie tabelek, różnych tabelek, szczególnie jakieś raporty. W programie Excel możemy oczywiście prowadzić też w innym programie. I na początek karta samiec. Data szczepienia, data urodzenia, uwagi, rasa. Jedziemy dalej. Karta samicy. Co taka karta samicy posiada? Data krycia z pierwszego, ewentualnie drugiego. Samiec, data wykotu, ilość. Wszystkie żywe, uwagi. Karta, która pokazuje czarno na białym. Widzimy wszystko. Warunek jest taki, tylko żeby miał czyste okulary. To wtedy widzę wszystko. Widać wszystko, widzimy, czy dana samica jest agresywna, czy przyjmuje samca, czy nie ma problemu z zakotami, czy nie ma problemu, jeśli chodzi o karmienie młodych, czy nie niszczy miotów. Także dokument rzetelnie prowadzony pokazuje nam wszystko. A myślę, że w interesie każdego hodowcy jest prowadzić rzetelnie taką dokumentację. Jedziemy dalej. Ten czas tak szybko mija, proszę zobaczyć. Przychodzi w końcu moment rozstania z samicą i mamy kartę młodzieży. Co taka karta młodzieży posiada? Data urodzenia, pochodzenie samiec, samica, ilość 0,1, czyli samic, w miocie 1,0, czyli samców. Uwagi, taka karta. Jedziemy dalej. Kolor zielony, tak jak już wcześniej wspomniałem, jest zarezerwowany dla logistyki w mojej hodowli. Przesunięcie międzyklatkowe, transport, wtedy widzę wszystko, co jak, gdzie dany królik się znajduje. Raport transportu, jeżeli jest przewożona z jednego budynku do drugiego, większa część królików, większa partia, także sporządzam taki dokument. Kolejny dokument, raport prac hodowlanych. Dokument, który został stworzony, powiem Wam, w tym roku. Stworzyłem ten dokument w tym roku, aby po prostu monitorować dane czynności, jeśli chodzi o obowiązki w hodowli. Data, rodzaj czynności, czas wykonania, podpis osoby, uwagi.
myślę, że taki dokument jak najbardziej zda egzamin. Kolejny bardzo ważny dokument, plan krycia samic. Oglądam sobie serial, mój ulubiony. Wtedy sobie sporządzam taki dokument. Plan krycia samic. Do czego ten dokument służy? Co on w ogóle zawiera? Rasa, samiec, data pierwszego krycia, data drugiego krycia, uwaga przy kryciu samic, uwaga po 15 dniach ewentualnie, ale już w tym momencie jestem na takim, w tym momencie jestem w stanie wyczuć, czy samica jest kotna, czy nie. Także nie ma najmniejszego problemu. Dokument, który został stworzony, nie wiem, w 2015 roku, ale oczywiście w dalszym ciągu funkcjonuje w mojej hodowli. Czy samica dana miała ruję, czy nie, też taki raport zawiera. Taki dokument też oczywiście bardzo ważna sprawa, jeżeli po prostu nie ma mnie w hodowli, a trzeba przygotować dane samice do wykotu, widzimy elegancko, do których samic należy zajrzeć. Kolejny dokument prowadzony w formie tabelki w Excelu to jest ewidencja przyrostów królików od danej samicy. Co taki dokument zawiera? Data ważenia, ilość dni, waga wszystkich, średnia waga jednej sztuki, przyrost jednej sztuki. Tu jeszcze brakuje jednej informacji. W tym momencie modyfikowany będzie ten dokument. Będzie jeszcze dodane zużycie paszy, mieszanki paszowej. Dokument, który wypełniany ze względu na to, żeby zrobić kalkulację kosztów. Mamy tak. Teraz tak. Część osób, ja należałem w 2013 roku do Związku Hodowców Królików i Drobnego Inwentarza, ale to już jest historia. Miło to wspominam, mam zdjęcia pamiątkowe, także czasami wracam do tych chwil. Rodowód królika. Wypełniałem te dokumenty, należymy do Związku Królików. Mamy obowiązek tatuowania królików, mamy obowiązek, nie wiem, przynajmniej raz w roku uczestniczyć w danej wystawie, jeśli oczywiście regulamin to zakłada. Różne mamy związki, różne mamy też zasady. Każdy regulamin jest troszeczkę inny. Rodowód królika w lewym uchu, numer fermy hodowli w prawym uchu, jak się nie mylę, jest numer identyfikacyjny danego królika, czy też data jego urodzenia. Także taki rodowód oczywiście też będzie do wglądu. Książka ewidencyjna młodych królików także była prowadzona przeze mnie. Każdy związek, jak już powiedziałem, ma inne zasady, także nie wiem, czy to też jest praktykowane w innych związkach. Kolejny dokument. Wiele hodowców, wiele hodowli jest prowadzona na większą skalę, na skalę po prostu o większym zasięgu i prowadzą takie dokumenty. Mam tu magnesy, mam tu takie magnesy. Prowadzą takie dokumenty jak ewidencja kosztów. Zazwyczaj to jest tabelka przychodów, ale tak, ewidencja kosztów i ewidencja przychodów. I do czego to jest potrzebne? Te dokumenty są potrzebne do ustalenia wyniku finansowego. Jeszcze jedna bardzo ważna sprawa. Znam hodowców, którzy, proszę mi wierzyć, prowadzą analitykę do przychodów i do kosztów. Co to znaczy prowadzić analitykę? Proszę sobie wyobrazić dany przykład. Jesteśmy hodowlą o większych rozmiarach i po prostu chcemy mieć szczegółowy podgląd. Analityka daje nam szczegółowy podgląd danego kosztu, czy też danego przychodu. Proszę zobaczyć. Jeżeli mamy pozycję w kosztach pasza, przykład, jęczmień, czy na przykład pasza też będzie na przykład siano. Proszę zobaczyć, jeżeli po prostu widzimy, a mamy szczegółowy podgląd, bo to jest analityka, to kosztów, widzimy, co w tym momencie się dzieje, że na przykład jęczmień z dostawy na dostawę jest coraz większy. Co w takim przypadku? Mamy wolny rynek, na pewno jakaś korzystniejsza oferta nam się trafi, żeby po prostu kupić daną partię jęczmienia nie po 100, a na przykład po 80.
już widzimy, że jest zaoszczędzone. Ja tutaj podaję przykład, bo siano na przykład nie po 150, a po 140. Tak jak już wspomniałem, wolny rynek, kontakty różne, także wszystko, wszystko na to ma wpływ. Kupujemy daną partię po niższych cenach. Oczywiście tutaj zaoszczędzone 20, tutaj zaoszczędzone 10. Wpływa wszystko później na przychody. I jak wiemy, no wynik finansowy rośnie nam. I na tym powinno każdemu zależeć. Życzmy sobie, aby każda dokumentacja była prowadzona rzetelnie i na czas. Ja się z Wami w tym momencie żegnam. Do zobaczenia.